Cześć Minecraft kumple, z tej strony Over i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie zostawicie łapkę w górę, to uwaga, jutro macie aż 90% szansy, że znajdziecie 50 zł i to jest 100% scam i 100% legit, tak więc możecie mi zaufać, zresztą zostawcie łapkę w górę i sami się przekonacie. Miłego oglądania. Chciałem was też zaprosić na mój serwer rghc.pl, edycja tutaj trwa już drugi tydzień i jest naprawdę bardzo, bardzo dużo graczy. Aktualnie jest 225 graczy po 2 tygodniach edycji, więc to jest naprawdę mega ilość. Więc no zapraszam was na serwerek, można sobie razem ze mną pograć, mam tutaj też gildię z widzami. Jest to mega drop, edycja będzie pewnie jeszcze trwała bardzo, ale to bardzo długo, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, rghc.pl, wbijamy i gramy, IP w prawym górnym rogu, mega drop, najlepszy anti-cheat na rynku, nie ma żadnych cheaterów, zapraszam, pozdro. I jak pewnie dobrze pamiętacie z ostatnich odcinków, które zresztą mają bardzo wysoką ilość wyświetleń, niszczyłem sobie spawna pewnemu młodemu, raczej młodemu graczowi, o nicku maestro32. No i ten młody zawodnik, no przyznaje się, że no trochę w sumie to było słabe, że zdjęłem mu spawna. Zresztą w komentarzach też to zauważyliście. Wiele osób tam hejtowało, znaczy dawało łapki w dół i pisało komentarze, że on się bardzo starał i tak dalej, że zniszczyłem mu spawna, że jestem słaby i tak dalej, wiecie, coś w tym stylu. Zresztą sami musicie sobie zobaczyć, pod tymi odcinkami jest nawet sporo łapek w dół. No i w sumie macie troszeczkę rację, chociaż w sumie nie zgodziłbym się, że on jakoś pracował na tego spawna, bo każdy kto gra w Minecrafta chyba wie, że taki spawn to jest max 15 minut roboty, bo na tym serwerze nic więcej nie ruszałem, ani nie niszczyłem, zresztą tam nic więcej nie było. No ale pomyślałem sobie, no dobra, może Masterowi było smutno, to mu to jakoś wynagrodzimy. No i napisałem do Maestra32 na Discordzie, teraz macie tutaj sobie SS-a na ekranie. Rozmowa dotyczyła po prostu tego, że chciałbym mu to jakoś wynagrodzić, to co zrobiłem. No i na początku zaproponowałem mu, że dam mu z jakiegoś starego spawna z RGHC, czyli jakiegoś bardzo ładnego spawna, bo przecież RGHC no nawet ma ładne spawny, tak? Oraz zrobię live'a z jego serwera, aby miał graczy. No bo nie wiem czy wiecie, ale na serwerze Maestra po prostu nikt nie grał, tak? Byłem tam jedynym graczem z jakimś boniem, nie wiem kto był tym bonią, może jakiś kolega Maestra czy coś takiego. No to mu to zaproponowałem, jak teraz widzicie na ekranie. No ale pan maestro odmówił, napisał, że nie chce mieć 100 graczy, bo potem sobie wyjdą. Ja mu oczywiście odpisałem, że jak jest dobry serwer, to nie wyjdą, ale on nie chciał. To zapytałem się go kulturalnie, no to co byś chciał? I zaproponowałem mu rangę na moim serwerze, jakąś rangę administracyjną. Dokładnie, w sumie nie pamiętam, co to było już. Ale tak czy siak, maestro po prostu chciał rangę administracyjną na rghc.pl. No i dałem mu tą rangę administracyjną. I co z tego wynikło? Zaraz sobie obejrzycie, co z tego wynikło. I widzicie, pan Mastero wbił już na serwer elegancko. No i co? MSG Mastero, no to masz tego opa ziomeczku. Zomeczku. OP Mastero, maestro 30. Dodaj, jakie kropki pisze, kurde. Czekajcie, zopuję go, jeszcze sobie wyłączę wszystkie ustawienia tutaj. Zopowałem pana maestro. I pex user maestro grow upset. No co by mu dać? A, dam mu admina. I dałem mu admina. MSG maestro, napisz coś na czacie. I buźka. I... Siema graczek, to... Dobra, no jak widzicie maestro jest już adminem. Siema graczek, to potrzebuje pomocy. I maestro takim właśnie sposobem stał sobie adminem na moim serwerze. I mam teraz pewien taki fajny pomysł, co teraz możemy zrobić. Nie, kurde, nie są tak maestro, co to odwalasz? Ja idę z dwy, będę wieczorem. Jak ktoś to specjalnie z będę pisze. Ja idę z będę wieczorem, ogarniasz serwa elo. No kurde, co mi pisze ten maestro? Ja idę z dwu, będę wieczorem, ogarniasz serwa elo. Napiszmy jeszcze raz. I teraz na Vanisha sobie wejdę, na GM3 by mnie nie widział. I dobra, mam nadzieję, że widział. Dobra, czy aż mu napiszę. I dobra. I teraz po prostu będziemy go obserwować. O, widzę, że się tepnął do gracza. Nic. No co on robi? No zostaw! Jezus, ja zrobiłem, wszedłem w niego. Czemu on go bije? Matek tylko napisał, że potrzebuje pomocy, a pan maestro teraz jak bije? No maestro, ogarnij się. No co on robi? Zostaw go. Patrzcie, wyzywają go. Jezu, jak maestro zobaczy, to przecież on będzie go wyzywał na tym czacie. Jeszcze bije jego kolegów. O, pisze coś chyba.
Wyciszył go na 2 lata. Za to, że go wyzwał. O dobra, gdzie on jest? Poszedł gdzieś. TP ma maestro. Dobra, poszedł sobie znowu na spawna. Jezu, ten maestro odwala. Z tej administracji sekundą on już jakieś dziwne rzeczy robi, jakieś dziwne ruchy. O nie, no on wziął. Tylko nie mów, że będzie graczy bił. No. I co to odwala? Bije gracze na walony. Czemu oni mają takiego knoka? Aha, wziął sobie miecz knok wag 10 i teraz knoka. Gdzie on jest? Czemu on niszczy spawna? Zostaw to, kurde. No, ogarnij tego spawna. No. I to jest właśnie maser. Nie, no, ja myślę, że. Nie, no, chyba mi chce zniszczyć. Nie, no dobra, serio. On chyba mi. Nie wiem, czy on naprawdę to robi, czy on po prostu chce mi zniszczyć serwer, ale on tutaj się bawi w coś dziwnego. Nie wiem, o co mu chodzi w sumie. Nie wiem, o co mu za... Cześć, gracze! Patrz, jakie podkreślenia zrobił. Cześć, witam. O, gracze z nim ładnie witają. On teraz, no dobra, naprawia tego spawna się. Gracze z nim ładniutko witają. On go nie wyzywa. Kto chce do gildii? Jak on nawet gildii nie ma. Patrzcie, piszemy go nick. Chyba nikt jeszcze mastera nie rozpoznał z odcinka, bo nic, kurde, o nim nie piszą. O Jezu, gdzie on jest? Zniknął mi. Jezu, nie wrzął się gdzieś tepnął. Dobra, tepnął się znowu. Jezu, jak on szybko lata. Musimy go, kurde, obserwować. Naprawdę, mastero? Teraz będziesz, kurde, bedrockował losowe kordy. No zostaw to. Co tu, kurde, robi? O Jezu, na helpopie z przekleństwem, kurde, do mastera, ale ty, kurde, tak nie pisać do niego, bo on zaraz, mastero, to jest agencik. Co on robi? On coś pisze? Gnomku, nie, no teraz mu banem grozi. Nie, ten człowiek jest po prostu dziwny. A, patrzcie, baconów nie można stawiać, a... robi sobie, widzę, mury tutaj z obsydianu, jakąś chatę z obsydianu sobie robi. Gnomku się go zapytał za co, ciekawe, czy odpowie. Dobra, jak na razie nie wiem, tutaj robi jakąś waloną wieżę. O, poszedł gdzieś, TP maestro. Gdzie on, kurde, poszedł? A, znowu do Gnomka. No coś tak tego Gnomka uczepił. Zobaczcie, jak on leci, patrzcie. Zostaw go. On się chyba zlagował, ten Gnomku. Jezu, patrz, tam mag biega za nim, ten go bije. Czekaj, w ogóle stoplaga sobie załączymy. Pa, podkopali maestra. Dobra, co on robi? Stoi. Co on odwalił? Zabił go killem. Kurde, nie zabijaj graczy, maestro, ogarnij się. Co on robi? Gracze, kurde, zabija, pajac mały. Znowu idzie na linię PvP. Nie no, kurde, bez kiedy, jak on tak będzie dalej robił, no to nie wiem, no wkrótce będziemy musieli zainterweniować, no bo... Pytam się, panie adminie, za co mam muta do 2020? Co on, o, pisze coś, patrzmy, co pisze. Co pan, mastero 30... Nowy admin mastero 32, przed linią PvP to napisał. Obraz zarówna się ban. Jezu, Jezu, gracza zabił. Jezu, maestro, proszę cię, ogarnij się. O dobra, usunął te tabliczki. Usunął te tabliczki, co on teraz robi? Kto? Co? Kto chce kupić admina? Patrzcie, co pisze. Co on odwala? Ej, dobra, zaraz mi wybierzą, zaraz jakiegoś gracza oskamuje. Zaraz musimy wbić, to PW, dobra, nie, wbijamy do akcji. MSG Mastero, ja chcę kupić. Wujamy do akcji, nie, on nie może, bo zaraz gracza oskamuje. On zaraz będzie chciał gracza oskamować. Ja chcę kupić, no zobaczymy teraz, maestro. Ale ty już masz. Ale ty nie możesz sprzedawać rank, co ty robisz? No chciał rank admina sprzedać. Mogę, przecież mam admina. Kurde, nie możesz. Patrz, co próbuje robić, patrz, próbuje mnie zabijać. Próbuje mnie zabijać. Zaraz ci zabiorę, jak tak dalej będziesz robił. No co on odwala, ten mastero? Zaraz mu zabiorę tego, kurde, admina. Maestro, mastero, kurde. To pójdę na policję, że mnie nagrałeś. A ja, że chcę sprzedać admina. No, jak sobie, że chcę sprzedać admina i będzie walka na policji. Nagrywanie kontra sprzedawanie admina. Gdzie jest ten mastero? Gdzie on, kurde, poleciał, ten pajac? No, zostaw graczy! Nie, no zaraz, muszę go zbanować chyba, bez kitu. On ma maestro, on nie ogarnia, patrzcie, co on robi. Idzie na linię i bije admin. Zostaw go! MSG mastero, ogar... Aha, wyzywasz mnie. Patrzcie, co mi napisał. Zostaw mnie.
No, Miles Runner, no serio, on jest jakiś dziwny. Dobra, daj, unmute'a, unmute. O Jezu, Jezu, szybko idę na konsolę, Boże. Jezu. No co, on odwala. Czekajcie, idziesz. Dobra, jestem już na serwerze, odmutowałem się. MSG, co ty sobie myślisz? Dlaczego on banuje graczy? Jezu, on banuje graczy! Czemu go zbanowałeś? Co to odwala? Nie banuj graczy. O Jezu, patrzcie co on napisał. Boże święty. Patrz, napisał Organinowi to, wyzywał mnie. Ale nie wolno banować. O dobra, na... Jezu, on też go, dobra, nie, 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 dobra, dobra, nie, nie, nie. The of Mastero, Pexuser Mastero, Groupset, Gracz, The of Mastero, GMZ do Mastero. Dobra, Mastero. Degrad. Nie, nie oddam ci rangi, kurde, zabija graczy. Czekajcie, umbanala muszę zrobić. Nie dam ci umbanu. Nie dam ci, Jezu, nie do tego. Nie dam MSG Mastero, nie dam ci rangi, bo banujesz graczy. Jezu, co, na, jak ten Mastero chciał mieć serwer, jak on takie coś robi? Gracz napisał, kurde, że jest admin głupi, ale zniszczyłeś mi spawn. To ci pisałem, że mogę ci dać lepszy 100 razy i zrobić lifę, ale ty nie chciałeś. Nie, to całe. Dobra, to jest drugi taki spawn i lepszy serwer niż to gówno. Aha, wyzywa jeszcze serwer MSG. No dobra, po prostu XD-mu napiszę. Jezu, ale myślałem, że Astero to jest taki kurde, jaki on jest kurde niemiły. Patrz jaką barangę. Dobrze, jeszcze raz XD. Czacie FX, User Mastero, Growth Set, Default. Dobra, teraz już dobra. Mastero będzie sobie z graczem biegał. Jak widzieliście, tak się zakończyła przygoda Maestro w administracji. Naszej serwerowej. Idę powiedzieć mamie, że mi nagrałeś bez mojej zgody. Okej, okay. Ja nie nagrywałem twojego głosu, tylko minę Crafta, a nie ciebie. Powiedzieć mamie, że go w Minecrafcie nagrałem. No maestro. Ale nie no, nawet pewnie sobie zobaczymy nara. On pewnie sobie nawet żartuje. Naprawdę ten maestro dziwny jest. Myślałem, że on jest taki miły dość, ale dałem mu admina i sami zobaczyliście, że kurde on nie jest jakiś taki miły kurde za bardzo. Nie no, napiszę jeszcze może mu potem na Discordzie, czy jednak chce tego spawna może. Bo ja mogę mu tego spawna dać jakiegoś fajnego, ale no raczej on nie będzie chciał, bo on woli mnie wyzywać, wyszedł z serwera. No dobra, no to było na tyle tego odcinka. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w następnych. No, siemka.